Kamil Gardzielik z nami po wygranej na gali w Żyrardowie. Gratulujemy. Wygrana przed czasem. No i występ udany z twojej perspektywy? Dziękuję. Ja myślę, że udany. Ogólnie nie podpalałem się, nie chciałem skończyć walki przed czasem. Wiadomo, że przeciwnik, nie była to wysoka klasa, ale i tak chwała mu za to, że przyjechał, podjął wyzwanie, wyszedł do walki, przyjął bardzo dużo mocnych ciosów na dolne partie, dlatego i tak szacunek. A z mojej strony co? Ja wiedziałem, że tak naprawdę nie wiedziałem, z kim będę boksował, ale wiedziałem, że kto wyjdzie, to chcę pokazać w końcu, że wróciłem po tej przerwie i coś potrafię jednak boksować. Tak? I myślę, że wyszło dobrze. Nie chciałem skończyć przed czasem, chciałem mimo klasy przeciwnika poboksować jak najdłużej, bo nie wiem, kiedy tam będę miał kolejną walkę, jak to się potoczy, dlatego czym dłużej w ringu, to ja myślę, że na tym etapie kariery chyba tym lepiej. Wiadomo, że w późniejszych walkach, jak się trafi, to musi być ten instynkt zabójcy i trzeba kończyć walki, no ale na tą chwilę ogólnie jestem raczej zadowolony. Jak się czułeś po tej przerwie, o której mówisz, po operacji przegrody? Jakąś różnicę odczuwałeś w ringu? Znaczy w końcu dobrze. W ringu to tak naprawdę, mówię co tam na przestrzeni tych 2,5 rundy, o ile dobrze kojarzę, można powiedzieć, ale no najważniejsze, że w przygotowaniach, bo byłem na sparingach przecież u Jordana, zrobiliśmy 2 sparingi, u Krzyśka Kupytka, u Patryka Szymańskiego i na sparingach było ok, było naprawdę dobrze. I tak samo z treningami, wprowadziłem trenera od przygotowania fizycznego, wiadomo, że teraz już każdy na tym bazuje. Ja również mam świetnego fachowca, i było ok, tak? I dlatego myślę, że operacja wyszła na plus w końcu, bo nie choruję, jestem zdrowy, a to był największy problem. Było mi brak chęci, brak takiej motywacji, bo jak nie jakaś tam infekcja, to później coś i tak ciągle. A od stycznia naprawdę jest ok. Czy wiemy, co dalej z tobą, bo przychodził tutaj właśnie twój menadżer Tomasz Turkowski, on wiem, że bardzo mocno w ciebie wierzy, ma bardzo ambitne plany co do twojej osoby. Czy mniej więcej wiemy, jak w tym roku dalej to będzie wyglądało? No Tomek pewnie za 3 walki chciałbym już zorganizować walkę o Mistrzostwo Świata, nie? Nie, śmieję się. Dobrze, że Tomek wierzy we mnie, tak samo i Marcin. Ja im powiedziałem, że chciałem zacząć spokojnie, jeśli chodzi o tą walkę, bo mówię, nie chciałem, mógłbym przyjąć od razu jakąś mocniejszą walkę, pewnie też było ok, ale no chciałem jakoś wejść z racji tej operacji i z racji z tego, że ja tak naprawdę 2016 rok nie boksowałem. 2015 to był udany rok, 2 tytuły Mistrza Polski, najlepszego technika, ćwierćfinał Igrzysk Europejskich. Myślę, że jak na polski ring amatorski to był naprawdę dobry rok, tak? Ale 2016 trochę się posypało, stoczyłem tylko 2 walki amatorskie. Jedną zawodową, do której byłem kompletnie nieprzygotowany, ale no wygrałem fajnie. A teraz jest zdrowie, dlatego nie będzie jakichś tam roztrenowań czy czegoś, tylko po prostu będziemy dalej trenować i szukać walk. Czyli na razie spokojnie, tak? Bez szaleństwa. Znaczy słyszałem ogólnie o jakiejś tam dacie. Chyba nawet Marcin wspominał przed samym wyjściem do ringu, że być może 20 maja, nie wiem na ile to pewne, na ile nie, ale wiem, że w czerwcu też jest gala, zresztą teraz są 2 gale. Miałem również propozycję 13 maja tam na stoczeniu takiej gali w Kaliszu. Znaczy, jak będzie okazja, to tylko będę boksował. Jeśli będzie zdrowy, to jak najwięcej startów na początku, to tylko na plus. Dziękuję również.